Cześć, z tej strony Łukasz Maryniak, wasz trener personalny. Dzisiaj przygotowałem dla was coś specjalnego. Porozmawiamy o trzech ćwiczeniach, które pomogą wam zwiększyć i wymodelować pośladki. To temat, który jest często poruszany w świecie fitnessu, ale nie każdy wie, jak dobrze podejść do treningu pośladków, by efekty były naprawdę widoczne. Na początku chciałbym was jednak poprosić o subskrypcję mojego kanału, abyście byli na bieżąco z kolejnymi filmami. Dajcie również łapkę w górę, jeśli ten materiał wam się spodoba, to bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. No i koniecznie zostawcie komentarz, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Zaczynajmy! Dlaczego mięśnie pośladków są tak ważne? Zanim przejdziemy do samych ćwiczeń, warto porozmawiać o tym, dlaczego mięśnie pośladkowe są tak istotne. To nie tylko kwestia wyglądu, chociaż oczywiście mocno rozwinięte pośladki mogą poprawić naszą sylwetkę i dodają pewności siebie. Mięśnie pośladkowe, czyli mięsień pośladkowy wielki, średni i mały, pełnią jednak kluczową rolę w naszej codziennej mobilności i zdrowiu. Silne pośladki odpowiadają za prawidłowe prostowanie bioder, co jest niezwykle ważne w tych takich czynnościach jak chodzenie, bieganie czy wstawanie z krzesła. Dzięki nim nasze biodra i miednica są stabilne, co zapobiega urazom kręgosłupa i nadmiernemu obciążeniu stawów. Słabe pośladki mogą prowadzić do problemów z postawą, a także bólu pleców, bioder, co jest niestety częstą przypadłością u osób, które prowadzą siedzący tryb życia. Dlatego trening pośladków to nie tylko estetyka, ale także zdrowie. A teraz, skoro wiecie, dlaczego warto je wzmacniać, przejdźmy do konkretów, czyli do ćwiczeń, które pomogą wam w osiągnięciu wymarzonej sylwetki. Pierwsze ćwiczenie to hip thrust. Pierwsze ćwiczenie to prawdziwa perełka, jeśli chodzi o trening pośladków. Hip thrust to ćwiczenie, które pozwala w pełni izolować mięśnie pośladkowe i pracować nad ich rozwojem bez angażowania innych grup mięśniowych w takim stopniu, jak na przykład w przysiadach. Dlaczego hip thrust? Hip thrust jest jednym z najefektywniejszych ćwiczeń na zwiększenie siły i objętości pośladków. W pozycji leżącej z plecami opartymi o ławkę możemy skupić się na pełnym zakresie ruchu w biodrach, co pozwala na maksymalne napięcie mięśni pośladkowych. Dzięki temu pośladki są aktywowane bardziej niż w innych ćwiczeniach, takich jak przysiady czy martwy ciąg. Technika wykonania. Zaczynamy od ustawienia górnej części pleców na ławce. Nogi ustawiamy na szerokość bioder, a stopy płasko na podłodze. Umieszczamy sztangę na biodrach. Ważne, aby była ona dobrze wyważona i stabilna. Wypychamy biodra do góry, napinając pośladki, aż ciało utworzy prostą linię od kolan do ramion. Utrzymujemy tę pozycję przez chwilę, maksymalnie napinając mięśnie, następnie kontrolowanie opuszczamy biodra w dół, unikając gwałtownych ruchów. Co pracuje? Podczas tego ćwiczenia główną pracę wykonuje mięsień pośladkowy wielki, który jest największym z trzech mięśni pośladkowych. Dodatkowo aktywowane są mięśnie dwugłowe uda oraz mięśnie dolnej części pleców. To ćwiczenie jest świetne na budowanie objętości i jędrności pośladków. Najczęstsze błędy. Niepełny zakres ruchu. Bardzo ważne jest, aby nie wypychać biodra maksymalnie w górę i napinać pośladki w najwyższym punkcie. Za szybkie tempo. Wykonuj ćwiczenie powoli i kontroluj każdy ruch, zarówno przy wypychaniu bioder w górę, jak i przy ich opuszczaniu. Jeśli hip thrust wykonasz poprawnie, efekty będą widoczne bardzo szybko. Spróbuj włączyć to ćwiczenie do swojego planu treningowego minimum 2 razy w tygodniu, a zobaczysz różnicę już po kilku tygodniach. Ćwiczenie drugie. Przysiad bułgarski. Drugie ćwiczenie, które chciałbym omówić, to przysiad bułgarski. Jest to zaawansowana wersja przysiadu, w której jedna noga spoczywa na podwyższeniu, co dodatkowo zwiększa trudność ćwiczenia i angażuje więcej mięśni stabilizujących. Dlaczego warto robić przysiad bułgarski? Przysiad bułgarski to doskonałe ćwiczenie na mięsień pośladkowy średni, który odpowiada za stabilizację bioder i kształtowanie bocznych partii pośladków. To ćwiczenie świetnie wzmacnia nogi, a także poprawia równowagę i koordynację, co jest ważne w codziennych czynnościach oraz w innych ćwiczeniach siłowych. Technika wykonania. Stajemy w pozycji wykrocznej z jedną nogą opartą o ławkę za sobą. Na drugiej nodze wykonujemy przysiad, kontrolując ruch i starając się, aby kolano nie wykraczało poza linię palców stopy. Plecy trzymamy prosto, a ciężar ciała powinien być równomiernie rozłożony na całej stopie przedniej nogi.
W dolnej pozycji mocno napinamy pośladki i wracamy do pozycji wyjściowej. Co pracuje? W tym ćwiczeniu główną pracę wykonują mięśnie pośladkowe średnie oraz wielkie, ale także zaangażowane są mięśnie czworogłowe, uda oraz mięśnie dwugłowe. Dzięki temu przysiad bułgarski jest kompleksowym ćwiczeniem, które modeluje pośladki, a jednocześnie wzmacnia całe nogi. Najczęstsze błędy. Złe ustawienie stóp. Upewnij się, że Twoja przednia stopa jest w odpowiedniej odległości, aby podczas przysiadu kolano nie przekraczało linii palców. Brak stabilności. Ćwiczenie to wymaga dużo równowagi, więc warto na początku ćwiczyć bez dodatkowego obciążenia, aby opanować technikę. Ćwiczenie trzecie. Martwy ciąg na prostych nogach. Ostatnie ćwiczenie to martwy ciąg na prostych nogach. Jest to ćwiczenie, które doskonale wzmacnia pośladki oraz mięśnie tylnej części ud. Dlaczego martwy ciąg? Martwy ciąg na prostych nogach to świetne ćwiczenie na rozwijanie siły mięśni pośladkowych, dwugłowych oraz dolnej części pleców. Dzięki temu ruchowi możemy nie tylko zwiększyć objętość pośladków, ale także poprawić mobilność i elastyczność mięśni. Technika wykonania. Stajemy prosto z lekkim rozstawem stóp, trzymając sztangę lub hantlę przed sobą. Powoli opuszczamy ciężar wzdłuż nóg, cofając biodra i utrzymując plecy proste. Kiedy poczujemy rozciąganie w pośladkach i udach, zatrzymujemy ruch i wracamy do pozycji wyjściowej, napinając pośladki. Co pracuje? W martwym ciągu główną pracę wykonują mięśnie pośladkowe oraz dwugłowe uda, co sprawia, że jest to jedno z najlepszych ćwiczeń na kształtowanie dolnych partii ciała. Najczęstsze błędy. Zaokrąglone plecy. Bardzo ważne jest, aby podczas całego ruchu utrzymywać plecy w neutralnej pozycji. Proste i stabilne. Jeśli plecy się zaokrąglają, obciążamy kręgosłup, co może prowadzić do kontuzji. Zbyt szybkie tempo. Martwy ciąg powinien być wykonywany powoli i kontrolowanie z naciskiem na czucie pracy mięśni pośladkowych i tylnych partii nóg. To były trzy najskuteczniejsze ćwiczenia na pośladki, które pomogą Wam w ich wzmocnieniu i wymodelowaniu. Pamiętajcie, że kluczem do sukcesu jest regularność i poprawna technika. Jeśli będziecie trzymać się tych zasad, efekty będą widoczne bardzo szybko. Jeżeli podobał Wam się ten film, koniecznie dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów z treningami i poradami. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie pracować nad Waszą formą. Zostawcie również komentarz pod tym filmem, dajcie znać, jak Wam idzie i jakie tematy chcielibyście, żebym poruszył w następnych odcinkach. Pamiętajcie, że Wasze wsparcie naprawdę pomaga w rozwoju tego kanału. Jeżeli chcecie dodatkowo wesprzeć moją pracę i tworzenie kolejnych materiałów, zapraszam do kliknięcia w przycisk Wesprzyj, gdzie znajdziecie różne formy wsparcia, dzięki którym mogę dalej produkować wartościowe treści dla Was. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnych treningach, w kolejnych materiałach. Trzymajcie się! Hej!